Jak widzimy, poprzez tworzenie fundacji NGO z organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, globaliści jak George Soros i jego pokrój infiltrują polską ekonomię, przemysł, edukację i politykę. Ale w jaki sposób trafia Sorosa polityka do Polski? Aktorami lokalnymi, którzy od ostatnich 12 lat zamieniają zasadę polskiej polityki na sorowską, są polscy dygnitarze, którzy przynależą do stowarzyszeń, które powstały z inicjatywy George'a Sorosa i jego współpartnerów. Przechodząc z platformy globalnej na lokalną, zobaczmy teraz, kim są wpływowi polscy aktorzy, którzy pracują dla George'a Sorosa i którzy usiłują zastąpić polskie wartości wartościami George'a Sorosa. George Soros jako założyciel i przewodniczący Instytutu Open Society, jak wykazuje biznesowa, prywatna przekaźnia Bloomberg, ma 94 powiązania biznesowe. A więc w jaki sposób ideologia Sorosa wkracza do poszczególnych krajów? Poprzez powiązania. Jedno takie powiązanie jest z panem Christopherem Francis Patten. Patten jest zasłużonym lordem, który zasiada w komisji redakcyjnej prywatnej kompanii, która nazywa się Europe's World, Świat Europy. Europe's World jest prywatną kompanią kategorii mediów, która publikuje zasady dotyczące polityki, ekonomii i spraw społecznych, do których muszą dostosować się decydenci i opiniotwórcy w Europie. A więc za pomocą Christophera Francis Patten i prywatnej organizacji Europe's World, George Soros dyktuje najwyższym decydentom i opiniotwórcom w Unii Europejskiej, co mają myśleć, mówić i robić. Europe's World został założony w roku 2005 i ma siedzibę w Brukseli. Europe's World, który otrzymuje zlecenia od swojej matki organizacji, która istnieje jako think tank i nazywa się Friends of Europe, Przyjaciele Europy. Też otrzymuje zlecenia od 50 innych głównych europejskich think tanks. Europe's World publikuje swoje czasopismo 3 razy do roku w języku angielskim. Organizacja Friends of Europe, która powstała z inicjatywy George'a Sorosa jako think tank, decyduje o polityce Europy, po czym rozpowszechnia swoje poglądy do krajów członkowskich Unii Europejskiej za pomocą lokalnych dygnitarzy. W Polsce 2 dygnitarzy powiązanych z organizacją Friends of Europe rozpowszechnia sorowską politykę. W zarządzie powierników w organizacji Friends of Europe zasiaduje pan Mikołaj Dowgielewicz. Pan Dowgielewicz jest przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycji dla Instytutów Unii Europejskiej i jest też byłym sekretarzem od stanu europejskich spraw i polityki gospodarczej. Pan Dowgielewicz jest polskim politykiem, który jest głównym dyrektorem w Europejskim Banku Inwestycji EIB i głową tej instytucji w Brukseli. Wcześniej pracował w rządzie ministra do spraw zagranicznych. Był też przewodniczącym w polskich rządach do spraw europejskich i został polskim ministrem do spraw europejskich. Pan Dowgielewicz jest powiązany z Fundacją Centrum imienia profesora Bronisława Geremka w Warszawie, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 2008. Pan Dowgielewicz jest członkiem organu nadzoru. Jest też członkiem organu nadzoru Fundacji Klub Obywatelski w Likwidacji w Warszawie, zarejestrowany w roku 2002 i obecnie wyrejestrowanym. Poprzez Fundację Centrum imienia profesora Bronisława Geremka pan Dowgielewicz związany jest z wieloma osobami, które głęboko wpływają na strukturyzację polskiej ekonomii, polityki, edukacji i przekaźni informacji. Poprzez panią Helenę Łuczywo fundacja ta połączona jest z Fundacją imienia Stefana Batorego, który jak już wiemy głównym celem jego jest tworzenie demokracji Sorosa. Poprzez Klub Obywatelski w Likwidacji pan Dowgielewicz wpłynął na wiele osób i powstało z tego wiele organizacji pozarządowych.
W zarządzie powierników w organizacji Friends of Europe zasiaduje też pan Jacek Saryusz Wolski, który w latach między rokiem 91 a 96, jak i 2000 i 2001, był członkiem Parlamentu Europejskiego i polskim ministrem do spraw zagranicznych. Obecnie pan Saryusz Wolski jest polskim dyplomatą, politykiem i członkiem Europejskiego Parlamentu. Był członkiem Komitetu do Spraw Zagranicznych, który przewodniczył przez 2 lata i służył jako wiceprezydent Europejskiego Parlamentu. Zanim rozpoczął karierę w Brukseli, był pierwszym polskim ministrem do spraw europejskich. Pan Jacek Saryusz Wolski przekazuje poglądy Sorosa nabyte z Friends of Europe 3 fundacjom w Polsce, które powstały z racji funduszy europejskich. Są to Kolegium Europejskie, zarejestrowane w Warszawie w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 2003, Fundacja Studiów Europejskich, Instytut Europejski w Łodzi, powstał w roku 2001 w Łodzi, i Centrum Europejskie na Tolin z Warszawy, który powstał w roku 2001. Jak poprzednio, fundacje te mają powiązania z osobami o głębokich wpływach politycznych, ekonomicznych i edukacyjnych na obszarze Polski. Kolegium Europejskie w Warszawie od roku 2003 przygotowuje zasób ludzi na rzecz procesu integracji europejskiej według tradycji Unii Europejskiej. W Kolegium Europejskim polscy studenci przechodzą przez indoktrynację na rzecz ideologii George'a Sorosa poprzez wartości te zaszczepione w nich sposobem Unii Europejskiej. Pan Saryusz Wolski jest tam przewodniczącym. Kolegium Europejskie ma wiele powiązań z innymi fundacjami, które powstały z racji funduszów europejskich. Fundacja Studiów Europejskich, Instytut Europejski w Łodzi, gdzie pan Saryusz Wolski był członkiem organu nadzoru, powstało w roku 2001, a obecnie jest wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. W trakcie swojej działalności Fundacja Studiów Europejskich stworzyła wiele bardzo wpływowych powiązań i przyczyniła się do założenia nowych organizacji pozarządowych z funduszów europejskich. Centrum Europejskie na Tolin powstało w roku 2001 w Warszawie, gdzie pan Saryusz Wolski jest radnym. Poprzez Centrum Europejskie pan Saryusz Wolski wpłynął na co najmniej 10 osób, z czego powstało 10 bardzo wpływowych na polskie środowisko fundacji NGO, które z funduszy europejskich nieustannie pracują nad forsowaniem na polską populację sorowskiej agendy. Wracając do strony internetowej Fundacji imienia Stefana Batorego, widzimy, że organizacja pracuj.pl przeznaczyła 80 tysięcy złotych w datkach na cele fundacji. George'a Sorosa Fundacja Open Society, która przekazała 19 590 570 302 dolary na rozwój swojej obecności w świecie, w roku 2013 wsparła finansowo 3 swoje organizacje pozarządowe NGO w Polsce. Stowarzyszenie Stanisława Brzozowskiego w Warszawie, Fundacja imienia Stefana Batorego w Warszawie i Fundacja Helsińska w Warszawie. Według dokumentu rozliczeń podatkowych Fundacji Open Society na rok kalendarzowy 2013 sumy pieniężne przekazane na Sorosa NGOs w Polsce są następujące. 100 tysięcy dolarów zostało zatwierdzone dla Stowarzyszenia Stanisława Brzozowskiego na 3 cele poprzez poparcie debatowe Sorosa poglądów odnośnie leków w świecie, jak i na skali Polski i Ukrainy, poprzez po pierwsze propagowanie idei tzw. evidence-based, opartej na dowodach, gdzie Polacy i Ukraińcy będą zażywali Sorosa lekarstwa. Należy wspomnieć, że powinno to się nazywać collaboration-based, a nie evidence-based, ponieważ tak naprawdę nie są oparte na dowodach naukowych, tylko na skolaborowanych poglądach globalistów. A więc niezależnie od nauki, ich poglądy są ważniejsze niż badania naukowe. Po drugie, organizacja Polityczna Krytyka w Polsce, jak i organizacje na Ukrainie i Globalna Prowizja od Spraw Leków mają podzielić się swoim doświadczeniem, kolaborować, aby zmienić ludzi niechęć do zażywania lekarstw. Po trzecie, aby kraje wschodniej Europy wyraziły swoje postsocjalistyczne doświadczenia na temat problemów z polityką dotyczącą lekarstw.
Fundacja imienia Stefana Batorego otrzymała 2 289 476 dolary na cel pomocy 7 fundacjom Unii Europejskiej w fazie przejściowej w stan podmiotów niezależnych. Fundacja Helsińska otrzymała 134 tysiące dolarów na cel poparcia projektu tzw. zaawansowane szkolenie na temat ochrony praw człowieka. Trzeba tylko pamiętać, że w świecie Sorosa i jego sieci kryminalnej cały sekret sukcesu w globalizowaniu świata zawiera się w definicjach słów i ich interpretacji. W tym przypadku osobami pod ochroną są tzw. civil citizens, to znaczy ludzie podporządkowani poglądom globalistycznym. Natomiast ogromne zasoby finansowe są poświęcane na potępianie i prześladowanie nationalistic citizens, mieszkańców nacjonalistycznych. Stowarzyszenie Stanisława Brzozowskiego otrzymało 500 tysięcy dolarów na cel wspierania towarzystwa poprzez czasopismo Krytyka Polityczna i 100 tysięcy dolarów na wsparcie publicznej debaty w Polsce, na Ukrainie i na świecie na temat forsowania leków na świat. Fundacja Helsińska otrzymała 276 800 dolarów wsparcia na rozwijanie projektu zwanego Zaawansowane Szkolenie w sprawie ochrony praw człowieka. Wracając do strony internetowej datków Fundacji imienia Stefana Batorego, kompania Pracuj.pl to też nie jest polska inicjatywa, tylko ma korzenie w zagranicznych koncernach. Oryginalnie grupa Pracuj.pl powstała w rejestrze sądowym w roku 2001 jako spółka założona przez 4 osoby i jeden koncern – Elms Hunt International Limited. Działalność przedmiotu przedsiębiorcy jest bardzo obszerna, zajmując się też eksportem i importem usług. Zagraniczny partner Elms Hunt International Limited w roku 2001 zmienił swoją nazwę na Hot Courses Limited. Siedziba jest w Londynie, a biura są w USA, Australii i Indiach. Korporacja specjalizuje się w zarządzaniu programem, który wynajduje uczelnie i kursy dla zainteresowanych w USA, Australii, Nowej Zelandii, Malazji, Singapurze, Anglii i Europie i współpracuje z uczelniami. W roku 2017 korporacja została przejęta przez koncern nazywający się IDP Education Limited, który należy do IDP Education Australia Limited, a ten należy pod SEEK Limited. W efekcie zagraniczny partner udziela organizacji Pracuj.pl wejście w światowy rynek poszukiwania i szkolenia pracowników na cel Fundacji imienia Stefana Batorego i wszystkich lokalnych organizacji pozarządowych NGO, które fundacja ta stworzyła. Po uruchomieniu grupy Pracuj.pl za pomocą wpływów zagranicznych, grupa Pracy.pl wykreśliła obcego partnera ze swojej spółki i obecnie w nowym wpisie do rejestru krajowego figuruje od roku 2015 jako spółka 3 lokalnych partnerów o działalności rozszerzonej. Obecnie grupa Pracuj ma 7 zarządców i 7 nadzorców lokalnych, jak i zagranicznych. Udziałowcy lokalni i zagraniczni wprowadzili wspólny kapitał liczący 318 969 950 zł do grupy Pracuj. Oprócz tego firma ta posiada udział w 2 innych firmach o wartości 3 225 000 zł. Poprzez grupę Pracuj w Polsce powstała sieć startupów, organizacji pozarządowych, które dzięki wsparciu George'a Sorosa i jego sieci globalistów są bardzo bogate i rozpowszechniają swoje działalności po całej Polsce w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, komunikacji, kongresów, portali internetowych, działalności gospodarczej, zarządzania, wydawnictwa, usługi informacyjne, reklamy i budowania rynku opinii publicznej.